Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Dibbler pyta. Nie mam pojęcia, kiedy to zleciało, ale widzimy się już po raz 19, więc jesteśmy coraz bliżej tego okrągłego 20 odcinka, a moim dzisiejszym gościem jest wszystkim doskonale znany wulgarny gracz. Witam cię bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko. Powiedz mi proszę, na początek mam takie bardzo proste pytanie. Jak ty właściwie masz na imię i nazwisko? Piotr Orzechowski, ale ja strasznie nie lubię swojego imienia i dlatego jest wulgarny gracz. Okej, to wszystko, co chciałem od ciebie wiedzieć. Dzięki wielkie, że znalazłeś czas na ten wywiad. Do następnego. No, na razie. Idę na piwo. Nie myślałeś chyba, że tak łatwo pójdzie, co? Mam zawsze trudniejsze pytania do ciebie, a pierwsze będzie takie. Powiedz mi, jak właściwie narodził się wulgarny gracz? Czy pamiętasz początki tego swojego, jak to nazywasz, pierdolnika? Pracowałem wtedy w ochronie i robiłem to na 24 godziny od 7 rano do 7 rano i ta praca była tak strasznie nudna. No, tam jedyne co robiłem to siedziałem przy kompie, nie wiem, zrobiłem jakiś obchód i tak naprawdę siedziałem na tyłku przez tą całą dobę. I zacząłem brać ze sobą lapkę, żeby mi się nie nudziło, coś tam sobie skrobać i pomyślałem, a zawsze chciałem o grach pisać, może bym spróbował. I założyłem jakoś tego fanpage'a no i tak się to zaczęło. W Troszeczkę... 2015 roku chyba. No to już długo, czyli tak troszeczkę z nudów to wyszło? Tak odrobinę? Z nudów. Prowadziłem tam gdzieś 10 lat temu prawie, no ponad nawet, jakiegoś bloga o grach, ale czytały to dwie, w porywach trzy osoby i... Znam to. Jakoś to olałem. Nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, jak się ten blog nazywał już dzisiaj. No i dopiero po latach na tej cieciówce, że tak powiem, wróciłem do swojej miłości. A dlaczego wulgarny gracz? A to jest w sumie proste pytanie, bo bluźnię na co dzień niestety strasznie. Czyli tutaj nie ma jakiejś głębokiej origin story, wiadomo skąd nie, się wzięło. Nie, szczerze mówiąc to nawet w tych filmach czasami nawet jak przesadzam z bluzgami, to jest i tak łagodniejsze niż no, mój język na co dzień, bo no, nie mogę się oduczyć jakoś tak... No mam cięty język strasznie. No i kurwa spoko, nie mam z tym problemu, no. A to czekaj, to jeśli chodzi o początki wulgarnego, a mam do ciebie takie bardzo HR-owe pytanie, którego nikt nie lubi. Gdzie widzisz wulgarnego gracza za jakieś te 2-3 lata? Jak byś chciał, żeby ten kanał na YouTubie wtedy wyglądał? Oż kurczę, nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Nigdy się nawet nie zastanawiałem. Jakoś tak działam, że robię to, no, nie powiem, że z dnia na dzień, bo mam tam jakieś swoje plany, ale nie tak chyba odległe. No, chciałbym na pewno, żeby jakoś się to rozwijało, żeby widzów przybywało i tak dalej, żeby nie było tak jak kiedyś z tym moim blogiem, gdzie czytało to trzy osoby, z tego tak naprawdę jedna, bo reszta klikała tylko z grzeczności, żeby mi zasięgi nabić. Ale no chciałbym, żeby to się jakoś rozwijało kiedyś. Chciałbym też w streamy te słynne wejść, ale no niestety, Grzybalin internetem nie stoi i no jest problem. A chciałbyś nadal się skupiać na recenzjach, czy jednak chciałbyś jakieś troszkę innego rodzaju filmy robić? Szczerze mówiąc, to chciałbym bardziej w jakieś takie felietony iść, na przykład, no nie wiem, o jakichś mechanizmach w grach, bardziej odejść od recenzji, a robić takie rzeczy publicystyczne może. To brzmi jakoś fajnie. Tak... Przyzwyczaiłem się do tych recenzji strasznie i tak też ludzi przyzwyczaiłem do tego, że ten kanał to głównie recenzje, no ale chciałbym jakoś tam to rozwinąć, żeby to nie było tylko zwykłe gadanie o jakiejś tam jednej grze, tylko no, coś więcej. To się chyba też bierze z tego, że tak naprawdę recenzje to jest najłatwiej zrobić, nie? Tak jak człowiek ma najwięcej czasu na to. No to tak, ograsz grę, napiszesz coś o niej, pogadasz, grafika jest taka, muzyka jest taka, fabuła jest taka i arrivederci, a jednak jakiś felieton to trzeba już dłużej posiedzieć, jakoś tam, nie wiem, no, zapoznać się z jakimiś mechanikami, nie wiem, z rynkiem. Coś więcej dać siebie niż tylko przejście gry i pogadanie o niej. Ale to chyba dlatego, wiesz co, mam wrażenie, że sporo osób ma właśnie takie myślenie, że o, założę sobie kanał na YouTubie, zrobię kilka recek i nagle będę zarabiał tysiące i wydawcy będą do mnie uderzali z kluczami przedpremierowymi, a no, to chyba tak nie miałem wygląda, takie co? Myślenie kiedyś. Ty też? Ale jak zobaczyłem, jak to wygląda już tak od środka, jak trochę ludzi poznałem właśnie z tego YouTube'a, to wiem, że to nie jest tak łatwo i naprawdę, szczególnie teraz w tych czasach, gdy tych kanałów jest no, miliony, no, nie wiem, tysiące na pewno,
ciężko jest się przebić i na pewno to nie wygląda tak, że piszesz sobie na klawiaturze maila do wydawcy czy twórcy i opływasz w kodach, promkach i tak dalej. No, tak nie jest na pewno. A to tak z twojego, stricte twojego punktu widzenia, co jest dla ciebie takim największym wyzwaniem w prowadzeniu takiego kanału? Kiedyś miałem, największym wyzwaniem było właśnie pokazanie się przed kamerą, bo no, mam niewyjściową mordę i nie lubię występów przed kamerą, ale jak już się przemogłem, jakoś przebiłem tą barierę, to teraz chyba takim największym wyzwaniem jest to, żeby po prostu ktoś chciał to oglądać, żeby jakoś ludzi zachęcić do tego, żeby wpadli na mój kanał, nie wiem, no, zobaczyli cokolwiek. A tak patrząc typowo praktycznie, to skąd ci największe zasięgi idą? Z Facebooka, Twittera, czy może gdzieś tam organicznie na YouTubie? Szczerze mówiąc, chyba z Twittera, bo no, Twitter mi strasznie szybko rośnie, jak na te moje liczby, na te moje zasięgi, bo teraz już chyba jestem na Twitterze większy niż na moim kanale w ogóle, który prowadzę dużo dłużej. Ale chyba z Twittera, z Facebooka niestety to jest tak, że jak nie płacisz, to nie jedziesz ostatnio i naprawdę nawet ludzie, którzy mnie czytają od tych 6 lat ponad, często nie widzą niektórych postów, bo Mareczek Cukiernik, jak ja go nazywam, no, lubi zbierać haracze, a ja tych haraczy nie lubię płacić. A to w takim razie, jakie miałbyś rady dla takiej osoby, która chciałaby założyć taki kanał, recenzować gierki i tak z twojego doświadczenia? O kurczę. Ciężkie pytanie kolejne, nie? Nie wiem, być sobą chyba, po prostu działać, nie zwracać uwagi przynajmniej na początku w ogóle na liczby, bo to strasznie demotywuje. Ja na początku cały czas się gapiłem na te lajki, widziałem, że to stoi w miejscu i czasami już chciałem to rzucić w cholerę. Pomyślałem, że może to nie dla mnie, może się nie nadaje, ale nie można się zrażać, po prostu nie patrzeć na żadne liczby, zasięgi, to, że nikt nie ogląda, z czasem wszystko przyjdzie po prostu. Być sobą i olać przynajmniej na początku liczby, jeśli jeszcze nie jest jakimś wielkim. No. Ja szczerze mówiąc dalej jestem sam na tym poziomie, że mam gdzieś te liczby i po prostu sobie działam, a może coś tam kiedyś z tego będzie. Słyszeliście, wujek wulgarny same mądre rzeczy nam mówi tutaj. Przede wszystkim bądźcie sobą. A powiedz mi, jak, bo właśnie bo z wyświetleń chciałem spytać. Najwięcej wyświetleń na twoim kanale, jeśli się nie mylę, mają właśnie te filmy, nie recenzje jakichś fajnych gier, tylko recenzje złych gier, krapów, nad którym się trochę znęcasz. Jakby, jak myślisz, dlaczego właściwie? Sam się kiedyś zastanawiałem nad tym i w sumie wymyśliłem, że to może przez to, że ludzie po prostu nie lubią w takie gówna grać, a są ciekawi, czym te gry są. No i nie wiem, może chcą po prostu popatrzeć, jak ktoś się wyżywa na jakimś dziadostwie typu Mit, czy ten Kursk nieszczęsny ostatnio. I czasami przyznam, że zmuszam się do grania w takie coś, bo wiem, że ludzie tego chcą u mnie na fanpage'u na przykład. Często się pytają, czy ogram taką, czy inną grę, na przykład te słynne symulatory przeróżne od polskich firm. No i chyba lubię o nich gadać, mimo że się męczę strasznie, jak w to gram. Naprawdę ostatnio prawie rzucałem padem, już baterię wyciągnąłem z pada, bo chciałem, żeby przestał działać po prostu, żebym nie musiał w to dziadostwo grać. Już nie powiem, o jaką grę chodzi, bo to mniejsza z tym. Nie Kursk, nie? Ale no, Kursk jeszcze jakoś przemogłem, bo czekałem chyba na tą grę mocno. Zawiodłem się strasznie, niesamowicie się zawiodłem, ale no, to jeszcze nie był taki krap jak Mit na przykład, ale no nie wiem, wydaje mi się, że ludzie po prostu lubią to oglądać, bo no, tak jak mówiłeś, największe liczby to są właśnie te krapy u mnie na kanale. Plus wydaje mi się, że ty też bardzo fajnie, fajnie, tak zabawnie o nich opowiadasz, na przykład ja to się bardzo uśmiałem przy recenzji Mita. To zrobiłeś mi dzień w tym. Mi się wydaje też, że ludzie po prostu mają już innych jakichś youtuberów od oglądania recenzji hitów i tak dalej, a mało kto z tych większych przynajmniej nagrywa recenzje krapów. No, Energik może jedynie, ale on też rzadko to robi i ludzie nawet, widzę u niego w komentarzach czasami piszą, kiedy zagrajmy w krapa, łysy dziadu. No i nie wiem, może ja jakoś tą niszę się wpasowałem po prostu i no nie wiem, no ludzie może lubią to oglądać te dziadowskie gry.
No właśnie, bo w ostatnim twoim materiale, znaczy ostatnim, o tym Okursku właśnie, wystąpił sam Energik gościnnie. Czy planujesz Tak, jakieś tak. kolejne współprace takie? Szczerze mówiąc, wpadłem na pomysł napisania do Energika, jak już montowałem ten Kursk, bo wydało mi się jakieś takie nienaturalne te moje wstawki, które tam nagrałem na początku, bez jakiegoś gościa, który by w tym wystąupił. I myślę sobie, Energik lubi takie przebieranki, lubi pograć w jakieś dziadostwo, a napiszę do niego. I w sobie się srogo zdziwiłem, bo po 2 godzinach napisał, nie ma problemu, wysłał mi nagrania i obyło się bez jakiejś, nie wiem, no, nie, myślałem, że się nie zgodzi po prostu, bo pisze jakiś tam nieznany ludek do niego na Twitterze i chce, żeby się dograł ktoś, no, dużo, dużo większy i się na szczęście udało. Ale to widzisz, to tak chyba schadkowo troszeczkę działa, ponieważ ty się może trochę stresowałeś, pisząc do Energika, nie wiedziałeś, czy ci odpisze, i tak dalej. Ja miałem to samo z tobą. Ja nie wiedziałem, czy ty się zgodzisz, czy będziesz chciał, tak dalej. Miałem, o Boże, wulgarny. Panie kochany, ja sam mam liczby podobne do ciebie, zresztą oglądam cię od początku chyba, jak wylądowałeś na YouTubie, więc dla mnie to jest naprawdę radocha, że mogę u ciebie zagościć. A to wiesz co, to teraz tak się trochę pośmialiśmy, tak było wesoło, a ja mam do ciebie bardzo poważne pytanie. Jak ty właściwie godzisz pracę nad pierdolnikiem z pracą w takim tym prawdziwym życiu? O Jezu, to jest najcięższa misja chyba, jaka może być, bo pracuję na takiej zwykłej, szarej produkcji. Maszyny, masa ludzi i tak dalej. I no, często cisnę nadgodzinę, żeby jakoś tam się podnieść po różnych wydarzeniach. I no, na to nawet na samo granie nie mam zbytnio czasu. Jak czasami wyrwę gdzieś sobie godzinkę dziennie na pogranie, to już jest dobrze, a już nie wspominam o tym, żeby kleić jakieś materiały. Poza tym mam żonę, no, trzeba też czas razem spędzać i sam nie wiem, jakie to robię, ale chyba każdą wolną chwilę ostatnio tak planuję, żeby rozgraniczyć to wszystko. Praca, rodzina i granie. No ale nie ukrywam, ciężkie to jest strasznie i czasami no, trzeba sporych akrobacji, żeby coś nagrać, wyjść gdzieś z żoną i jeszcze odwalić 12-godzinną szychtę w pracy. No cóż, to bardzo proste, wystarczy nie spać, nie? I od No razu masz tak. dużo czasu. Czyli tak. Akurat dzisiaj w pracy rozmawiałem z kumplem o tym, że czekamy, aż ktoś wynajdzie środek, który pozwoli nie spać. I wtedy ludzkość będzie mogła robić cudowne rzeczy, bo będzie przynajmniej te 8 godzin na dobę więcej. Słuchaj, biorę, będę strzelał tyle wywiadów, że Ja to trzy samo. tygodnie będą lecieć. Ja bym od razu brał całą paletę tego. A to, czy ty faktycznie tak spontanicznie troszeczkę podchodzisz do tego czasu, czy może masz jakiś, to jest może głupie pytanie, tak, ale czy masz jakiś taki kalendarzek, na przykład, że o tutaj muszę ograć to, coś takiego, Nie, nie. nie, po prostu wracam czasami z pracy, pytam się żony, co tam robimy. Akurat jak nie ma planów, to lecę szybko do kompa, albo coś ogrywam właśnie do recenzji, albo trzaskam teksty i staram się to nagrywać. Zawsze każdą jedną lukę wolnego czasu wykorzystuję tak, żeby móc coś zrobić. A A bo czasami w pracy nawet coś skrobię, jak mam wolną chwilę. tak, siedzisz gdzieś tam z telefonem, na przykład sobie spisujesz jakąś Tak. recenzję? To jest strasznie męczące pisanie takiego dłuższego tekstu na telefonie, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No dokładnie. A słuchaj, bo pytałem cię o to, jak to będzie wyglądało za 2-3 lata, a możesz mi coś. Bo ten wywiad teraz jest piątek, drodzy widzowie, jak nagrywamy to. I ten wywiad od razu poleci we wtorek, więc dosłownie za te 3-4 dni. Możesz mi zdradzić, jakie będą jakieś kolejne projekty na wulgarnym? Jakie gry teraz recenzujesz, ogrywasz? Teraz ogrywam Chivalry 2, jest genialny, to na pewno nie będzie recenzja krapa. I to jest gra online, gdzie ja gier online nie cierpię, nienawidzę, nie potrafię w to grać. Biorą mnie nerwy, jak mnie jakieś dzieci wyzywają, ale no chyba to trafiło jakoś do mnie i nawet bym powiedział, że to jest najlepsza gra online, w jaką grałem, poza World of Tanks oczywiście, bo to jest chyba moja ukochana gra online. A tak... No, mam 3 polskie symulatory, które ogrywam w jednym czasie teraz. Symulator mechanika, który naprawia czołgi. Symulator gościa, który robi renowację stacji kolejowych. I Gold Rush. Jedno z najgorszych gier, w jakie grałem w życiu. No, dramat, tragedia. Tu tutaj To rzucałeś jest na padem, tak? Przy licencji. tym. Tak. To jest na licencji jakiegoś programu z Discovery, łowcy.
nie powiem ci, bo nie oglądam tego programu, ale było wiem, coś że takiego, to jest na licencji jakiegoś programu i to jest straszne. MIT to był Baldur's Gate w świecie indyków. Nie, no nie może być aż tak źle. No, naprawdę, nie. Tragedia. 15 klatek, wywalanie do interfejsu konsoli, nawet konsolę mi już ta gra wyłączyła. Strasznie, strasznie jest. Boże, to słuchaj, to czekamy w takim razie na recenzję Krapa, no. Będzie niedługo. A powiedz mi tak, właśnie ogrywasz różne gry, bardzo, bardzo różne, a jakie są takie twoje ulubione? Masz jakiś taki ulubiony gatunek na przykład, w którym lubisz się zatopić? Chyba RPG właśnie, bo wychowałem się na Baldur's Gate tak naprawdę i chyba RPG. Lubię jakoś Wiedźmina, Cyberpunka, którego każdy hejtuje. Uwielbiam nawet wręcz. Ja szczerze kocham Cyberpunka, napiłem w nim chyba ze 100 godzin i no, problemy techniczne były jak w każdej grze, ale nic co by było jakieś, nie wiem, tragiczne i co by mi psuło zabawę. Ale tak, no ulubiony gatunek to zdecydowanie są RPG. Później długo, długo nic i chyba FPS-y. Czyli tak z jednej strony te story-driven gry, a z drugiej strony takie, w których można sobie po prostu pobiegać i postrzelać do Niemców, nie? Dla mnie najważniejsze w grach jest... Tak. Dla mnie najważniejsze w grach jest fabuła. Grafika, jakieś tam wodotryski, to jest drugoplanowa rzecz, trzecioplanowa nawet, a dla mnie jest fabuła. Ja się lubię wkręcać w historię w grach. A grałeś może w Disco Elysium? Nie, właśnie jeszcze. Czekam cały czas, aż to wyjdzie na Switcha. Mhm. Niby jest już na PS4, ale mój prosiak niestety dogorywa i ja się boję cokolwiek nowego odpalać na nim. Mam to samo. I tak samo mam z Disco Elysium. Tak samo mam jakby, że zbieram się tego Disco Elysium, nie mogę usiąść. Jak mi powiedziałeś, że lubisz takie gry story-driven, to pomyślałem, że może grałeś i cię spytam, jak było. Nie. Właśnie jeszcze nie. Czaję się od dawna, ale jeszcze nie grałem. W coś podobnego teraz gram na Switchu. Beautiful Desolation to jest też takie przegadane RPG, chyba nawet w ogóle bez walki. Nie wiem, bo daleko jeszcze nie doszedłem, ale takie postapo w RPA się dziejące, gdzie jakieś tam kosmiczne technologie na Ziemię trafiły i zrobiły nam kuku poważne. No i też właśnie tak gra fabułą stoi mocno. Ej, fajnie, jeszcze raz, jaki ma tytuł? Beautiful Desolation. Okej, okay. To chyba nawet Polacy wydali. Untold Tales chyba to wydało. Nie jestem pewien, czy to są Polacy, ale kurczę sprawdzę, bo tytuł brzmi ciekawie. A to wiesz co, jak tak gadamy sobie o grach, które lubimy ogrywać, to ja podbiję troszeczkę stawkę i zadam to moje ulubione pytanie. Jakby cię zamknęli na rok w izolatce, to jakie byś wziął ze sobą 3 gry? Czekałem na to. Przygotowałeś się? Tak, na 100% Heroeski 3, oczywiście, jak co druga osoba w twoim programie. Kebab podrzucił kiedyś właśnie te Heroesy 3 i widzę, że teraz wszyscy naśladują. Tak, pamiętam, że Rysław chyba jeszcze ostatnio powiedział, że też, tylko że zapomniał o tej grze. I jeszcze ktoś ostatnio właśnie też Heroesy chyba wybrał. Arek Rejkowski w końcu tego nie wymienił, tak, ale jak przypomniałem, to chyba się to chyba stwierdził, że tak, że to byłoby fajne. Tak, no to jest nieśmiertelna gra, w którą... Nie wiem, myślę, że za 15-20 lat dalej będziemy grali i ona się nie zestarzeje. Grafika jest taka, że nawet dzisiaj cieszy oko, jak dla mnie. Później na pewno będzie Baldur's Gate, którego znam na pamięć. Skończyłem go chyba ze 20 razy spokojnie od tego 98 roku. Ale no to jest taka gra, którą chyba moja ulubiona gra zresztą, która mi się nigdy nie znudzi. A trzecia gra... Może być gra, która jeszcze nie wyszła, czy tylko te, które wyszły? O kurczę, tego jeszcze nie miałem. Powiedz jaka, to zdecydujemy. Stalker 2, bo się na pokazie Xboxa tak podjarałem, że... Wygląda cudownie, sobie, naprawdę. Że sobie chyba wydziaram naprawdę na czole logo gry. Nie wiem jak ty, znaczy słyszę, że chyba tak, ale ja jestem wielkim fanem poprzednich trzech części. Ja też. Cień Czarnobyla skończyłem no, też kupę razy i... Tylko boli mnie, że w dwójce nie będzie już opcji z lektorem, będą tylko napisy. No właśnie, strasznie ale... chciał, żeby Utta, tak się nazywa ten Mariusz Utta, żeby on wrócił i nagrał te szeptankę do tego, bo to miał taki niesamowity klimat z tym lektorem. Tak, tylko on ma już chyba 80 ponad lat i nie wiem, czy on w ogóle jeszcze czynnie działa w lektorce, czy... Znaczy, czy wiesz co, bo ja go w ogóle sprawdzałem ostatnio właśnie, jak tego Stalkera 2 widziałem, on reklamy jeszcze nagrywa czasami, ale już nic jakby większego, tak?
Kurde, mógłby jakoś zebrać siły i do tego stalkera się zabrać. Możemy jakąś No. petycję przygotować, tak? Fani podpiszą, może się uda. Nie wiem, kto to wydaje. Można by naprawdę zadziałać i może by się coś udało. No to. Bo ta. No, mów. Ta opcja z lektorem to było mistrzostwo. Na początku pamiętam, jak chyba CD Projekt to wydał, tak? Nie jestem pewien teraz, wiesz, nie To chcę skłamać. jak to zapowiadali, to sobie pomyślałem, nie, no ja nienawidzę filmów z lektorem oglądać, a w grę z lektorem będę grał, ale no jak usłyszałem tego Sidorowicza na początku, już im dalej tam szedłem, no to no, niesamowity klimat. Ja nie myślałem, że lektor w grze tak świetnie wypadnie, tak klimatycznie. No to słyszeliście, widzieliście widzowie, jeśli podobał wam się tam pomysł, ten pomysł, to dajcie nam znać. My jakąś petycję tutaj przygotujemy, mamy kontakty w branży, może coś się uda załatwić. A Tak. to jest to na samą końcówkę, bo jednak cię jeszcze Mam pobudziłem nadzieję. troszeczkę. A gdybyś nie mógł tego Stalkera 2 wziąć, tylko jakąś grę, która już wyszła, to co byś wziął? O Jezu, tutaj już mam zagwozdkę. Znaczy, zagwozdkę. Wiem, co bym wybrał, ale tych gier mam tyle, że nie wiem, którą. Aż za Chyba dużo, tak? Wiedźmina 3. Chyba Wiedźmina 3. Jestem, chyba mogę się nazwać psychofanem CD Projekt Red i chyba ten Wiedźmin 3 by wleciał. No kocham RPG, a Wiedźmina skończyłem na Switchu, na Xboxie, na PlayStation i chyba bym go jeszcze mógł kilka razy przejść i się nie nudzić przy nim. Jeśli chodzi o Wiedźmina, to ja jestem świrem trochę inną stronę, ponieważ ja na przykład Wiedźmina trzeciego przyszedłem tylko raz. Bardzo mi się podobał, super gierka, ale tylko raz. Za to wiesz co, pierwszego Wiedźmina przyszedłem chyba z 5-6 razy. Więc tak Ja niecodziennie. próbowałem niedawno jedynkę wziąć na warsztat, ale strasznie się zestarzała moim zdaniem. Znaczy wiesz, to te... Sterowanie, grafika, no fabularnie jest dalej spoko, jak najbardziej, ale sama gra jako taka, no ciężko mi się w to gra dzisiaj. W dwójkę jest super, ale jedynka się zdecydowanie za bardzo zestarzała, jak dla mnie. Znaczy wiesz, ja jestem nieobiektywny, ponieważ ja jestem 94 rocznik, więc jak Wiedźmin wychodził, to były to moje czasy nastoletnie, kiedy miałem najwięcej czasu na granie, więc oczywiście, że ja do Wiedźmina pierwszego podchodzę po prostu z nostalgią, która wykrzywia czasoprzestrzeń, rzeczywistość. Znaczy, ja niewiele starszy jestem i pamiętam, że też no, biegłem z wywalonym jęzorem. Pamiętam potem rozszerzoną edycję Wiedźmina w tym takim bajeranckim pudełku. I chyba jak to kończyłem, to zrobiłem to w tydzień. O. Grałem po prostu. Który to był rok? 2007? Tak. Chyba tak. I skończyłem go naprawdę nie wyjmując płyty wtedy z napędu z komputera. Chodził mi strasznie, bo jakoś zawsze się słabe komputery mnie trzymają, ale no, bawiłem się super, ale dzisiaj strasznie, strasznie mi się ciężko w to gra. No, trzymam kciuki, że może kiedyś jeszcze spróbujesz, bo Wiedźmin jeden, nie wiem. No jakoś mnie kupił po prostu, nie, ma jakąś taką dziwną magię w sobie. Mogliby remake'a zrobić na silniku trójki. Wtedy byłbym zadowolony naprawdę. Ej, bo oni chyba robili kiedyś, ktoś kiedyś zrobił remake prologu, ale na silniku dwójki, jeśli dobrze kojarzę. Czy nie chcę się teraz pomylić. To Było by coś takiego, wyglądało no? super w ogóle, to nie ma... Słuchaj, może to nie jest taki głupi pomysł, bo Redzi jednak, my ich lubimy, ale potrzebują troszeczkę podreperować sobie wizerunek, więc może remake jedynki to byłoby No to. i tak. No, ale to Ja tak sobie... teraz czekam mocno na właśnie update'a tego next-genowego i do Cyberpunk'a, ale chyba nawet bardziej do tego Wiedźmina, żeby zobaczyć ray tracing w Wiedźminie i te wszystkie bajeranckie tekstury. No, kocham tą grę, ale pokocham ją jeszcze bardziej chyba wtedy. No, też czekam. Zobacz, znaczy najpierw teraz muszę kupić nowe konsole, tak? Jeśli kiedyś będą No dostępne. ja na szczęście Xboxa już mam, ale z playką się wstrzymam. Nawet jakbym mógł ją teraz kupić, to bym się chyba wstrzymał, bo no na razie chyba prócz tego Ratcheta i Clanka to nie ma chyba nic na razie, co by mnie jakoś tak mocno zagrzało. A Returnal nie? Bo Ratchet i Clank to obowiązkowo, ale Returnal? Returnal mi się strasznie podoba, ale chyba tylko do oglądania. Ja nie lubię takich trudnych gier, bo no męczę się przy nich. Nie jesteś fanem Ja Soulsów? jedynie z tych wszystkich Souls-podobnych gier skończyłem chyba tylko Nio. I to dlatego, że ono miało niski próg wejścia, dużo było samouczków, no i można było sobie tam grę ułatwić, bo było naprawdę dużo jakichś tam skilli, różnych broni, pierdół. A Souls-y to jednak chyba zbyt toporne dla mnie i zbyt frustrujące są. A, rozumiem.
Dobrze, to słuchaj, tak naprawdę o tym, to są wszystkie pytania. Mi się strasznie z tobą fajnie rozmawia, ale jakby wyczerpałem tematy, myślę, że spokojnie mógłbym zebrać na I jakąś drugą, wzajemnie. mógłbym na jakąś drugą rozmowę zebrać tematy, co ty na to? Nie ma problemu, możemy kiedyś pogadać z największą przyjemnością. Dobrze, to słuchaj, to przede wszystkim chciałbym ci podziękować, że znalazłeś czas na ten wywiad, bo gadaliśmy o tym, że tego czasu jednak nie ma zbyt wiele. Dzięki, że się podzieliłeś tym, jak za kulis wygląda praca przy Wulgarnym, oraz super było po prostu pogadać o gierkach najzwyczajniej w świecie. I wzajemnie. Dziękuję bardzo. Moim dzisiejszym gościem był Wulgarny Gracz. Do następnego. No i mamy to, tak naprawdę. A poszło lepiej niż się spodziewałem.